No, 46, 580. Nie zgłasza się. Mówiła, że ma chore serce. Wielkie nieba, chyba nie dostała ataku przeze mnie. Halo? No, nareszcie. No, dlaczego pani tak długo nie podnosiła słuchawki? Kto mówi? Nic pani się nie stało, prawda? Ale kto mówi? To ja. Pani mnie nie poznaje? To ja wydzwaniałem do pani pod różnymi postaciami. Kto? Ten aktor? Nie, proszę pani, ja nie jestem aktorem we właściwym znaczeniu tego słowa. Ja tylko tak sobie, na zasadzie prywatnej inicjatywy. Jednoosobowy zespół i jednoosobowa publiczność. Ja, proszę pani, wracam o 6 po południu i zaczynam telefonować. Wybieram sobie jakieś drobne ogłoszenie i czekam na natchnienie. To ja byłem tym majorem, tym Piotrusiem, tą babcią. Aż mi się wierzyć nie chce. Bardzo mi to pochlebia, ale no proszę mi wierzyć, to nic trudnego. Technika głosu i to wszystko. O, proszę. Tu major Baliko. Dzwonię w sprawie ogłoszenia. Babciu, ja chcę bułkę z dżemem. Piotrusiu, nie przeszkadzaj. Gustav Ferenc, czy to pani coś mówi? To długa i tragiczna historia. Nie chciałabym nadużywać cierpliwości pani. Pan Ferenc nie może podejść. Godzi się właśnie. Czy mam panu coś przekazać? No co? Teraz już wierzy pani?